Witam. W tym filmie będzie o kolejnej aplikacji Google Hangouts. Hangouts musi być zalogowany oczywiście na koncie Google. Tam wybieramy aplikację i znajdujemy się w Hangouts, czyli spotkania. W sumie nic nadzwyczajnego teoretycznie. Mamy tam kontakty, mamy tam wiadomości, możemy utworzyć na przykład grupę. Chodzi o to, żeby pracować grupowo. A więc nazywamy sobie jak przykład nową grupę klasa 8A, albo szukamy tej grupy. I tutaj możemy na przykład wideokonferencję robić, możemy dodawać nowe osoby do grupy, wystarczy dodaj nową osobę, ale za chwileczkę będzie jeszcze więcej fajerwerków. A więc tak to wygląda i nic, tylko włączyć kamerkę i łączyć się z tymi osobami wideokonferencji. W tej chwili mamy niby teoretycznie 3, ale o tym później. Dzisiaj będzie o kolejnym narzędziu do pracy zdalnej, o Hangouts, a więc do dzieła. To co widzimy tutaj, to jest kilka komputerów. Załóżmy, że ten komputer to jest mój komputer. Jak dostajemy się do Hangouts, a więc tutaj wybieramy aplikację i tutaj mamy te Hangouts. To są Hangouts. Znowu, zacznij rozmawiać, zadzwoń lub wyślij wiadomość do innych. To nie byłoby nic nadzwyczajnego, bo komunikatorów jest dużo. Natomiast pokażę co innego. Otóż takie hangoutsy oczywiście mogą mieć na przykład uczniowie. I załóżmy, przechodzimy do uczeń, który się... czy patrzymy na ten duży ekran. Włączę hangoutsy. I ostatnio miał mnie. W takim razie szybko zrobimy taki test, że teoretycznie spróbuje się do mnie połączyć. Rozmowa wideo. Co prawda tu nie ma zainstalowanej kamery wideo, ale załóżmy, że będzie próbował do mnie dzwonić. Co się teraz dzieje? U mnie, na moim komputerze nauczycielskim, pojawi się prośba o to, żeby odebrać. No to w takim razie odbieram. Odbieram. On widzi mnie, natomiast ja jego nie widzę. Znaczy, tu jest czarny ekran. Dlaczego? Dlatego, że tam nie ma kamery. W związku z tym ja proponuję, żeby on zobaczył sobie, ja mu udostępnię. Właśnie o to chodzi, że zrobię coś takiego, że udostępnię mu ekran. Udostępnię mu ekran aplikacji. Mógłby to być zegar, ale na przykład, że udostępnię mu ekran Chroma. Czyli w tym momencie widzimy to, co tak naprawdę jest na moim ekranie. Żeby to było tak razem. O, ciach. Formalnie to jest to, on widzi. Może przejdźmy na tryb. Ale to muszę tu przyjść. Dobrze. Teraz jesteśmy tutaj w trybie pełnoekranowym. Tutaj powiedzmy, mój teoretycznie syn widzi to, co jest w tym oknie przeglądarki. Idźmy do tabletów. Na tablecie trzeba zainstalować specjalnie aplikację Hangouts. I teraz niedawno zrobiłem taki mały teścik, że też tutaj się łączyłem. Ciach i znowu. Teraz w tej chwili powinna przyjść do mnie druga prośba o to, żebym się połączył. No to w takim razie cóż, odbieram. Odbieram i zobaczę siebie. Mnie się teraz troszeczkę sprzęgało. Gdzie to jest głośność? Tak, widzimy. Nie idzie ciszej. Także muszę uważać. Okej, to sobie zrobimy coś takiego, że tutaj też wyświetlimy ekran. Żeby było śmiesznie, można by wyświetlić coś innego, ale załóżmy, że wyświetlimy to samo, co synowi. Udostępniamy. Mamy już drugiego klienta załatwionego. Czyli widzimy, że dwie osoby widzą tak naprawdę ten mój ekran. Tu jest ekran, tu jest ekran. No to w takim razie jeszcze dołączymy trzecią osobę. Żeby było jasne. To jestem ja, ale gdzie indziej. Przychodzi
To już cię ciężko w tym połapać. Właściwie. Dzwonię do Jacek. To jest ten Mars Wapno. Tutaj. Spróbujemy jeszcze raz. A, to było to. I też poproszę, żeby udostępnić okno aplikacji, ale... O! I w tym momencie... A to możemy zminimalizować. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że robimy taką wirtualną tablicę. To jest Classroom. Proszę zobaczyć. Sobie rozmawiamy, a jednocześnie wyświetlają się u wszystkich takie same obrazy. Czyli teoretycznie moglibyśmy wziąć taką tabliczkę. To wszystko widać na innych komputerach. Możemy sobie minutnik włączyć. Aha. Tu się zamyka. To jest Classroom Screen. Żeby było śmieszniej, to można nawet załadować jakieś tam ilustracje. To jest jakiś ten zrzut ekranowy. Ale proszę zobaczyć, to wszyscy widzą i wszyscy mnie słyszą i ja mogę tłumaczyć tutaj. Mało tego, mogę włączyć takie rysowanie. No, nic wielkiego nie narysuję, dlatego że nie umiem rysować za bardzo, ale sam fakt, jak to się dzieje, że obserwujemy, prawda, ekran jednego komputera, znaczy to jest komputer nauczycielski, tutaj są ludzie na całym świecie, widzą na przykład to, co ja im pokazuję i słyszą mnie. Ale to jest echo niezłe. W każdym razie taka ciekawostka. W połączeniu z Classroomem, gdzie możemy się umówić na jakieś takie spotkanie, to jest naprawdę niesamowita sprawa. Taka jeszcze informacja, że o ile te różne serwisy, dopóki jest małe obciążenie, wszystko działa, natomiast jeżeli jest duże obciążenie, to trzeba liczyć na gigantów, czyli na przykład na Google. No i teraz jeszcze najważniejsze. Kolejna aplikacja, kalendarz. Jeżeli w kalendarzu sobie dodamy jakieś wydarzenie, o kalendarzach zrobiłem specjalny film, także można też poszukać film o kalendarzach Google. Więc tutaj wyobraźmy sobie, że na przykład 31 marca dodajemy nowe wydarzenie. To może być przypomnienie, zadanie. Akurat tutaj robię to w kalendarzu prywatnym i dlatego później będzie o tym. Więc tak, więcej opcji. Po pierwsze, odbywa się 31 marca. No, moglibyśmy zmienić, że to ma być wcześniej, ale tu nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby na przykład odbywa się co tydzień. Oczywiście cały dzień to nie za bardzo. Tutaj by trzeba było to zmienić, bo to nie będzie cały dzień wydarzenie trwało, tylko włączamy i to będzie na przykład od godziny 10, czy na przykład od godziny 10.30 do godziny 11. Strefę czasową to trzeba uważać, bo gdy będziemy to robić jeszcze z kimś, kto jest w innej strefie, to trzeba uważać. Teraz co? Co to ma być? Szczegóły wydarzenia. Na przykład, że to ma być to hangouts, czyli to spotkanie. Czyli na przykład to wideo. Tutaj dodajemy gości. No akurat ci goście, którzy w tej chwili są tam gdzieś tam mi znani, no to mogę zrobić. Widać, że nie może wyświetlać mojego kalendarza, dlatego że ja to dodałem w kalendarzu swoim. Tych kalendarzy mogę mieć więcej. Mogą być wspólne kalendarze. Na przykład kalendarze tam nauczycieli czy uczniów. Jeszcze dodam. Tutaj wszędzie gwiazdki, że oczywiście nie mogą wyświetlić mojego kalendarza. Tutaj jeszcze powiadomienie, że na przykład ma być powiadomienie 10 minut przed, czyli przed tym wideokonferencją, 10 minut wcześniej na telefon, czy gdzieś tam, gdzie oni funkcjonują, te osoby, przyjdzie powiadomienie. Kto to wysyła, że to ja, że to z mojego kalendarza,
Tutaj mogę wysłać tam właśnie przypomnienie w formie, że tam konferencja się zaczyna za 10 minut i wtedy oni powinni się przygotować i przez te 10 minut być zorganizowani. Zapisuję to. Czy chcesz wysłać powiadomienie, czyli oni w tej chwili, jeżeli ja to robię, dostałem informację, że ja coś takiego utworzyłem, to takie wydarzenie i te osoby otrzymują to. Patrzymy, aha, no tak trochę to dziwnie wygląda, że mogę jeszcze cofnąć, że bez tytułu. Wypadałoby rzeczywiście w kalendarzu sobie jakoś to oznaczyć, bo bez tytułu to takie coś dziwnego. I to jest dołączone do tej usługi Hangouts, czyli do usługi spotkania. To, co się tutaj dzieje. Jasne, że tutaj w chwili są 4 osoby, ale równie dobrze mógłbym dodać na przykład całą klasę do takiej konferencji i wtedy sobie zrobić z nimi wideokonferencję co wtorek o 10:30. Mogę to skopiować jeszcze raz do kalendarza tam, którego chcę. Tutaj znowu się pyta, czy tam to zapisać. Edytowanie wydarzenia. I jeżeli zapisuję to edytowane wydarzenie, wiadomo, że wtedy na przykład będzie aktualizacja do tych osób, które są, że coś tam nastąpiła, jakaś zmiana. No mogę tam dopisać, ale... Mniejsza o to. Teraz już jest jako wideokonferencja, także wszystko gra. Znowu, wyobraźmy sobie, że chciałbym to... znaczy patrzymy. Jestem ja, są te osoby, które zaprosiłem. Wiadomo, że ja muszę być. Te osoby mogą znowu swój status ustawić, że one na przykład będą, albo nie będą, albo być może będą. Zawsze jeszcze jest taka opcja, że ja teraz będę musiał za chwileczkę anulować, tak, prawda? Anuluję to wydarzenie, czy pokręciłem ten film i wysyłam mi to powiadomienie i wszystko będzie ok. Dziękuję za uwagę.